A kto to wygrzebał takiego starego gifa? Ubisoft szaleje, z jednej strony denerwują się, że gracze nie chcą NFT, a z drugiej zabijają swoje gry. Pod gilotynę trafia bowiem Hyperscape, czyli ichniejsza strzelanka Battle Royale. Serwery gry mają zostać aktywne jeszcze do 28 kwietnia tego roku i jak zapowiada firma, to nie koniec z tym gatunkiem, bo Ubi chce wyciągać wnioski. A zatem otrzymaliśmy pierwszy zwiastun nowego darmowego rozszerzenia do Path of Exile. Siege of the Atlas pojawi się już 4 lutego, zmieniając podejście do bossów, endgame pozbędzie się regionów i osobnych pasywnych drzewek i pojawi się nowa liga z modyfikowanymi bossami. Z reakcji wynika, że dużo dobrego. But we never expected. Nie jest to jedyny dodatek zapowiedziany do darmowej gry. Do Warframe zbliża się rozszerzenie Angels of the Zariman, zawierające przynajmniej 2 nowe tryby, zadania i postać oraz kilka pomniejszych poprawek. Całość ma być bezpośrednią kontynuacją The New War wydanego w grudniu. Więcej informacji w lutym. Budujesz sojusze z postaciami z najróżniejszych regionów Królestw Północy. Choć w tle widzimy Gwinta, to nie tego dotyczy news. IGN donosi, że CD Projekt Red pracuje obecnie nad grą Project Golden Necker, czyli kolejną karcianką dla pojedynczego gracza. Nie mają to być też kolejne wiedźmińskie opowieści, zdaniem kierownika Gwinta do spraw komunikacji. Co prawda są to spekulacje, ale oparte na solidnych podstawach. Plecy. Obóz wojenny to twoje centrum dowodzenia. I niestety mamy złe wieści dla fanów Martwego Zła. Planowana na luty tego roku premiera Evil Dead The Game znów zalicza obsuwę. Studio Boss Team Games podało, że tytuł ten pojawi się 13 maja. Warto zaznaczyć, że oczywiście jest to piątek. Pozostaje trzymać kciuki, że nie dojdzie do kolejnych opóźnień i jakiegokolwiek wycinania zawartości. A na koniec podgrzewamy atmosferę przed premierą Elden Ringa materiałem z rozgrywki, który prezentuje eksplorację zamczyska Murn. Poza tym możemy rzucić okiem na odrobinę otwartego świata, jazdę konną oraz bossa pilnującego wrót zamku. Jeśli poczuliście powiew klimatu Dark Soulsów, to jest to bardzo słuszne uczucie. Nintendo zdjęło 1300 filmów z YouTube'a. Dobrze, że nie ten. Oj.